Urząd Miejski w Lęborku pozyskał kolejne pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Na projekt Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi po ulicach Armii Krajowej, Konopnickiej i Reja przyszedł czas na ulicę Orzeszkowej. We wtorek został wybrany wykonawca tej inwestycji. Pan burmistrz zatwierdził stanowiskiem wybór oferty najkorzystniejszej. Była to firma Poldruk z Gdańska z oddziałem w Lęborku. Wykonawca w ramach tej inwestycji będzie budował kanalizację deszczową, czyli będzie wyłączał z kanalizacji ogólnospławnej wody opadowe i deszczowe. Na budowaniu kanalizacji jednak się nie skończy. W ramach prac zostanie odtworzona nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami. W związku z tym, że ulica objęta inwestycją znajduje się w centrum miasta oraz leży w granicach średniowiecznego miasta lokacyjnego, nawierzchnia wykonana będzie z kostki granitowej. W ramach tej inwestycji przeprowadzona będzie również wymiana nawierzchni na chodnikach oraz na ulicy. Z racji tego, że ulica leży w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków, będzie położona na tej ulicy i na chodnikach również kostka granitowa, podobnie jak to było na ulicy Armii Krajowej i na Korczaka czy też Findera. Kolejny fakt, który może ucieszyć mieszkańców, a w szczególności kierowców, to taki, iż po dwóch stronach ulicy Orzeszkowej zostaną wykonane miejsca parkingowe. Utrudnienia związane z budową potrwają od listopada bieżącego roku do kwietnia roku przyszłego. Koszt inwestycji to blisko 600 tysięcy złotych, z czego 75% to dofinansowanie ze środków unijnych.